Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole po raz kolejny Sustainer marki Festool, a w środku mamy akumulatorową szlifierkę Delta. Jest to DTSC 400. Zapraszam. Szlifierka typu Delta jest sprzętem w warsztacie totalnie niepotrzebnym. Nie powiedział nigdy żaden człowiek, który rzeczywiście Deltą pracował. Wielu z nas wydaje się, że ten sprzęt no może się gdzieś tam przyda, ale czy to warto mieć? Warto. Słuchajcie, warto sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach. Ten zestaw, który ja tutaj mam, to jest jeden z trzech zestawów dostępnych w Festoolu, jeśli chodzi o DTSC 400. Ja mam w tej chwili u siebie DTSC 400 LI 3.1 set. Jest jeszcze wersja Basic. Jest jeszcze wersja Plus. To jest najwyższa wersja, która jest wyposażona w dwa akumulatory i przejściówkę, za którą w ogóle Festool powinien dostać Oscara, jeśli będą przyznawane jakieś Oscary w tej kategorii, czyli przejściówkę, którą wpinamy w miejsce baterii i wpinamy w nią standardowy przewód festoolowski i możemy działać nią jako szlifierka przewodowa. Jest to mistrzostwo świata. No i oprócz tego jest jeszcze wersja Basic. Co mogę Wam powiedzieć o tym zestawie, który tutaj leży? Jest to Sustainer Sys Combi 2. Taki jest zapakowany. Jakie są szczegóły, to zaraz sobie pewnie zobaczymy. Oczywiście szlifierka jest wyposażona w bezszczotkowy silnik ECTEC. Waży niedużo, bo 1,4 kg. Natomiast jeśli chodzi o akumulatory, są to akumulatory 3,1 Ah, oczywiście 18-woltowe. W zestawie mamy worek Long Life oraz protektor stopy. Protektor stopy, którego będziemy używać w momencie, w którym pracujemy przy krawędziach i nie chcemy sobie albo uszkodzić stopy, albo uszkodzić powierzchni, którą będziemy obrabiać, bo na przykład, nie wiem, pracujemy w skrzyni szuflady i chcemy dorobić sobie na przykład same rogi albo gdzieś blisko przy krawędzi, tam gdzie nie jesteśmy w stanie dojść inną szlifierką. Tym oczywiście w tych wszystkich ciasnych przestrzeniach damy sobie radę. Odciąg pyłu to Fi27, czyli tak jak już wspominałem wcześniej, sugeruję zakup rury Fi27 dedykowanej do tego rozwiązania. Natomiast jeśli takiej rury nie mamy, możemy skorzystać z adaptera, który również jest dostępny. W zestawie mamy również ładowarkę TCL6. Jeśli chodzi o obroty, to mamy tutaj od 6 do 10 tysięcy obrotów na minutę. Suf, jeśli chodzi o suf naszego papieru, o suf naszej stopy, to jest 2 mm. Stopy ma wymiary 100 na 150, więc jest dosyć spora, da się już tym naprawdę fajnie i uczciwie pracować. Tyle, jeśli chodzi o takie parametry stricte techniczne. I co? Ja już nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać, co jest w środku, a następnie wykonamy sobie kilka szybkich testów. Zapraszam. Sys 2 Combi to jest Sustainer, który oczywiście możecie przypiąć do Sustainerów Classic, ale tylko klasiki od dołu, u góry już nie mamy takich zatrzasków. No i na możecie przypiąć je do T-Locków. Dlaczego Combi? Dlatego, że otwiera się zarówno tutaj u góry, jak i na dole ma szufladkę. Do zawartości szufladki przejdziemy sobie za chwilę. Na klapie standardowa, uwielbiana przeze mnie instrukcja, jak to wszystko powinno zostać ułożone i co wchodzi w skład poszczególnych zestawów, bo jak widzicie jest to uwspólniony Sustainer dla kilku różnych szlifierek, czyli zarówno dla Delty, jak i szlifierki prostokątnej i okrągłej, czyli dla mimośrodowej. I oczywiście informacje, jak to powinno być wszystko ułożone. W zestawie standardowa ładowarka TCL6, uwielbiana przez wielu. Osłona, czyli nasz tak zwany protektor. Samo nasze narzędzie, do którego zaraz dojdziemy. Oraz dodatkowy akumulator. Ale w naszej szufladzie mamy jeszcze zapas zarówno papierów ściernych różnych gradacji, jak i siatek.
oraz przykładkę do siatek. Ja tutaj mam papier 400, 220, 180, 150, setkę i 60. I naszą magiczną przejściówkę, która możemy zamontować zamiast akumulatora i wpiąć się standardowym przewodem i w tym momencie z naszego narzędzia bezprzewodowego robimy przewodowe bądź na odwrót. Tak jak już wcześniej wspominałem, za to rozwiązanie powinni dostać jakiegoś Oscara, bo uważam, że jest to mistrzostwo świata, jest to standard, który powinien się przyjąć we wszystkich markach. No i tak jak wcześniej wspominałem, mam tu jeszcze siatki 400, 320, 240, 150 oraz przekładkę dodatkową, która powoduje, że ta siatka jest bardziej miękka. Nasze narzędzie, akumulator oczywiście montujemy w sposób standardowy. Nasz woreczek Long Life do odsysania pyłu. Tu mamy przyłącze, o którym wcześniej wspominałem. Z przodu włącznik i wyłącznik. Pokrętło regulacyjne. Od jedynki do szóstki. Zaraz sobie posłuchamy, jak pracuje na tak zwane sucho. I jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Tu jest takie specjalne wgłębienie. To wgłębienie służy do zamontowania protektora. W ten sposób tu mamy dwa dodatkowe ząbki. Robimy to tak, że trafiamy jednym i drugim ząbkiem w naszą lukę, dosuwamy do końca i on się blokuje. Dzięki temu nie uszkodzimy sobie na przykład ściany przy szlifowaniu gipsu, ani powierzchni szuflady, czy tam innej ściany wzdłuż obrabianego materiału. Ściągamy analogicznie, odciągamy delikatnie, odpychamy do przodu i po temacie. Zakładamy akumulator, ustawimy sobie na jedyneczkę, uruchamiamy. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Tyle, jeśli chodzi o głośność. I co? Zakładamy naszego Long Life'a i bierzemy się za robotę. Dębina. Nie będziemy szlifować całej powierzchni, bo to bez sensu. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, jak to działa. Jak widzicie, chwilka i po temacie, to do czego się nie mogę przyzwyczaić, to to, że tym sprzętem jest on jest na tyle lekki, że pracuje się jedną ręką i nie wiem, co mam zrobić z drugą. Sklejka. Kawałek jakiegoś zabrudzonego odpadu z plamami. Zobaczycie, jak szybko zmienia się kolor. Tam robiliśmy na szóstce. Myślę, że tu przejdziemy sobie na piątkę. Tyle, jeśli chodzi o tą sklejkę. Policzyłam.
Nieźle. Tutaj pamiętacie tej klejoneczki, która była raz tylko pokryta olejem. Używałem do testowania przyrządu do trasowania. I teraz usuniemy sobie te kreski i jednocześnie olej. To jedziemy. Ta część testu jest zupełnie bez sensu. Jest zupełnie bez sensu, dlatego że nikt normalny po prostu tego nie robi w ten sposób. Ale nikt normalny też nie robi tak. W naszym wypadku wysypujemy sobie nasz pył, który został zebrany wcześniej. Rozsypiemy go sobie troszkę i zobaczcie, jak to fajnie zbiera. Ja myślę, że fajnie to pokazuje, jak duże jest ssanie, jak duża jest skuteczność tego worka. Oczywiście musicie unikać błędu, który ja popełniłem przed chwilą, czyli zawsze sprawdzić, czy wam się oba zapięcia wklikały. Ciągle działamy bez odkurzacza i zobaczcie, jak to jest wszystko ładnie zebrane. No i to jest mój ulubiony, jak wiecie, materiał testowy. Belka bezpośrednio z traka pomalowana farbą do ścian. Bardzo szybko widać, jak skuteczne są szlifierki. Problem jest niestety taki, że bardzo często ona ma bardzo głębokie wżery, które jest dosyć ciężko usunąć, ale tą wierzchnią warstwę przy kilku przejazdach widać, jaka jest skuteczność. Ja myślę, że to pokazuje, jak skuteczne jest to rozwiązanie, ale jeszcze zrobimy jeden mały test. Tą powierzchnię jest bardzo łatwo uszkodzić. Zrobimy sobie kreskę w ten sposób. Założymy nasz protektor. Który się... O, ładnie wklikał. I działamy. Jesteśmy w stanie dojść do samiusieńkiej krawędzi i nie uszkadzać dzięki protektorowi tej drugiej powierzchni. Założyliśmy siatkę. Nie pytajcie, kto tak gładź położył. Ja, po to, żeby lepiej można było pewne rzeczy pokazać. Odkurzacz skomunikowany przez Bluetooth. Jedziemy. Jak widzicie, idealnie, ale ta stopa sprawdzi się nam jeszcze przede wszystkim w narożnikach. No to co? Jedziemy z narożnikiem.
czy tym magicznym sposobem jesteśmy w stanie fajnie wyciągnąć narożniki. Kilka słów podsumowania chciałbym powiedzieć, jak generalnie produkt broni się sam. Czy to jest potrzebne rozwiązanie? Tak. Według mnie jak najbardziej. Delta powinna być w każdym warsztacie. Dobra delta jest w stanie naprawdę zrobić masę roboty. To narzędzie przyda nam się dodatkowo do gładzi, co też jest świetnym rozwiązaniem i dopracowywanie wszystkich tych miejsc, które normalnie nie jesteśmy w stanie zrobić przy pomocy czy to Planexa, czy przy pomocy innej żyrafy, możemy właśnie dorobić sobie tym narzędziem. I co jeszcze mam wam do powiedzenia? Cena, no bo pieniądze. Pieniądze są ważnym elementem tego wszystkiego. Cena tego narzędzia katalogowa ze strony producenta to jest 3459 zł i 99 groszy. Taka jest cena deklarowana na stronie festool.pl. Uważam, że narzędzie warte tych pieniędzy i przyspieszy wam naprawdę wiele fajnych prac. Za ta ściana, którą gdzieś tam szlifowaliśmy, którą była przygotowana na szybko pod ten materiał, ma takie swoje średnie oświetlenie, więc mam nadzieję, że tam sporo rzeczy będzie widać. Tutaj Laura mi krzyczała, że trochę jej się ręka trzęsła w tak zwanym międzyczasie. Tak, w ogóle nie mogłam utrzymać. Byłam jak jakiś normalnie pijak, tak się trzęsło, ale no. Ale działa to naprawdę fajnie. Ja żałuję, niestety nakręciłem całą masę fajnego materiału, ale padła mi karta, więc musiałem się posiłkować tym, co przygotowałem dla was tutaj w warunkach warsztatowych. Na wasze opinie na temat tego narzędzia i na temat w ogóle rozwiązań dla Delty czekam jak najbardziej. I oczywiście standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Do grup facebookowych, linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam was na vlogi, które wpadają z Partyzanta od czasu do czasu, na live'y, które są co niedzielę o 20. Oczywiście na drugi kanał. Linki, tak jak mówiłem, macie do wszystkiego pod spodem. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Hej!